Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym symulatorze. Myśleliście, że symulator drzewa był zajebisty? Ten pobije go na głowę, po prostu jest tak świetny, muzyka jest tak prześwietna, że normalnie muszę wcisnąć start, bo mi uszy wysiądą. Tak więc to jest kolejny symulator. Ludzie, słuchajcie, słuchajcie mnie! Myśleliście, że symulator drzewa był zajebisty? Ten jest jeszcze lepszy! Słuchajcie. Człowiek stworzył symulator, w którym mamy rączkę, którą możemy głaskać kozę. Chyba każdy człowiek na świecie marzy, żeby pogłaskać to gładziutkie futerko, jakim jest futerko kozy. I w tej grze, w tym symulatorze mogą spełnić swoje marzenia. Ale zanim przejdę do punktu kulminacyjnego, w ogóle ręka mi się... Straszna duża czułość się smyszki w ogóle tutaj. Mogę... O Jezu, co ja tu mogę robić? W ogóle patrzcie na te chmury, widzicie tą realistykę? Te chmury stoją w miejscu. Prawie jak żywe. To słońce, które nie możemy się patrzeć, bo oślepia nam twarz. Te drzewa. Możemy chodzić. Słyszymy, jak chodzimy. Mamy piękne drzewa, piękne liście drzewa. Możemy pogłaskać drzewo. Możemy wsadzić rękę w drzewo. Możemy... Kurde, nie wiem. Trawa zajebiście lewituje. W ogóle jakby była na... Jakbyśmy byli tacy najrani, tacy wiecie. Wow. I możemy... Co najważniejsze... Głaskać kozę! Cześć, kozo! Koza! Dobra koza! No to tak, dobra koza! Bardzo dobra koza! O, mogę ci... Kurde, wsadzić rękę w brzuch! Bardzo dobra koza. Dobra koza. Bardzo dobra koza. Chyba nie jest zadowolona. Co nie kuczko? Dobra koza. Dobra. Bardzo dobra. Jesteś bardzo grzeczna. Bardzo grzeczna. No tak. No pogadaj jeszcze. Kontrolę też możemy głaskać. Czajcie to? Shiftem możemy... Możemy sprintować? Nie, tu się tylko chodzi. Coś jeszcze, jakaś interakcja. Skakać możemy, czajcie to. Skoczę na kozę. Stoję na kozie. Prowadź mnie ku słońcu. Jedź. Jedź, głupiak kozo, powiedziałem, kurde! Nie! Tak! Dobra, zostawmy ją, pójdźmy, nie wiem, jeszcze na górę, zobaczymy, co tam jest. Ale wrócę tu, nie bój się. W ogóle... Otwarta zagroda, żadnych zabezpieczeń, po prostu nikogo tu nie ma, nikt je nie zabije, nie. Czy w ogóle jestem w stanie wejść? Wdrapuję się. Ale po prostu animacja wchodzenia po prostu jest prześwietna. Wszystkie normalnie serie, kurna, Battlefieldy i te inne chowają się, po prostu tutaj chodzenie jest najlepsze. No patrzcie, ja czuję, jakbym naprawdę wchodził po górze, nie wiem jak wy. Po prostu zaczynam wiać mocniejszy wiatr, po prostu, wiecie, wszystko się telepie, oczy mi w ogóle łzawią, bo zimno tutaj wieje. Ja pierdyl, jakie mam zasięg widzenia, w ogóle widzę wszystko. Wszystko widzę. Nawet widzę tamtą małą górkę. Chyba nasza koza chce, żebyśmy do niej poszli, więc skoczmy
Z góry, bardzo realistycznie będzie. Zjedziemy z góry, tak, właśnie. Zaraz połamie sobie wszystkie nogi. Ała! Ała! Słuchajcie, ty! Taki mam pomysł śmieszny, nie? Ja wiem, że to w sumie nie będę już więcej grał w tą grę, ale nie wiadomo, może po godzinach pracy. Jak można by było nazwać tą kozę? Ja myślałem nad Lucy, albo... No nie wiem, nie mam pomysłu. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak nazwać ładnie tą kozę, grzeczną kozę, tak, wsadzamy rękę w głowę, grzeczna koza, grzeczna bardzo, to piszcie w komentarzach, jak możemy ją nazwać. Tak, tak, kuzku, tak, tak, tak. Jesteś grzeczna, jesteś bardzo grzeczna, tak, tak. Jesteś bardzo grzeczna. No, jesteś bardzo grzeczna. No. A pożegnę się ładnie z widzami? Nie. Znaczy pożegnała się, tak, tak, to było pożegnanie, to było takie cześć. O, no jeszcze raz. Pięknie. Normalnie, kuzko, jesteś prześwietna, przepiękna, po prostu... Wybacz, ale muszę cię opuścić, przynajmniej na chwilkę. Idę, idę w krzaki, nie? Muszę sobie, wiesz, nieważne. Muszę coś zrobić. Zaraz wrócę, nie bój się. No. I tym akcencikiem ja muszę schować się za drzewko i, prawda, załatwić swoje potrzeby. A wy możecie... Wymyślić jej imię, dać łapkę i co tam chcecie. Tak więc dzięki wam wszystkim za oglądanie. To był Goat Petting Simulator. Możemy głaskać kozy w ogóle. Czemu cały czas mam jakąś dziwną naprawdę tutaj czułość ustawioną? Nie wiem, co się dzieje. To oślepiające słońce jest piękne.